bardzo często się zdarza, że ktoś komentuje: te szachy na najwyższym poziomie to nudy, tylko zakuwają warianty ze Stockfisha, nic nie myślą. No i tutaj Jan Krzysztof Duda pokazał, dlaczego Stockfish jest po prostu młotkiem, którym trzeba umieć się posługiwać. Mianowicie, tutaj został odklepany wariant, który 2 tygodnie temu Jan Krzysztof Duda zagrał z Anishem Girim na turnieju szachów klasycznych w Rumunii. No i tutaj MVL przygotował sobie ten wariant, no i próbował Polaka zaskoczyć, ale Duda tutaj przygotował ruch lepszy niż propozycja Stockfisha. Więc nie będę się tutaj rozwodził, link do analizy tej partii z Girim macie w opisie, więc możecie sobie obejrzeć co i jak, jeżeli chodzi o tę początkową fazę partii. I w tamtej sytuacji Janek zdecydował się na posunięcie B6, które jest fajnym motywem na zaskoczenie, na przetestowanie umiejętności defensywnych oponenta, z tym, że tutaj minus jest taki, że bardzo dużo się wymienia. I Duda tam odzyskał oczywiście wieżę, para gońców w otwartej pozycji, jest to bardzo fajny plusik, no ale nic konkretnego z tego nie wyszło i partia zakończyła się remisem. Choć tam Giri rzeczywiście musiał się tłumaczyć. No i teraz pojawia się zagadka, co tutaj rekomenduje Stockfish. Stockfish rekomenduje posunięcie skoczek C4. Jaka jest idea tego ruchu? Idea jest tutaj banalnie prosta. Była presja na ten punkt C3, no więc tym sposobem skoczek przesłania linię C, więc punkt C3 jest zabezpieczony i nie ma tutaj żadnych problemów. Skoczek BD7 w partii to jest główna rekomendacja Stockfisha i teraz ciekawostka. Odpaliłem analizę na bardzo dużej głębokości, pod 50 chyba. I tutaj Stockfish rekomenduje posunięcie wieża A6. Wieża A6 z planem wieża C6. Natomiast Janek znalazł tutaj lepszy ruch. No i tak jak wam mówiłem, sztuka grania na najwyższym poziomie polega na tym, żeby umiejętnie pracować ze Stockfishem. Wiecie, przepisywać pierwszą linię Stockfisha to każdy debil potrafi, to naprawdę nie trzeba być wybitnym szachistą. Ale sztuka polega na tym, żeby znaleźć najpraktyczniejsze podejście, tak żeby przeciwnik miał problemy. No bo wiecie, czy tam Stockfish wyrzuci ocenę 0-0-0, czy 0-30, czy 0-37, no to z ludzkiego punktu widzenia cały czas jest to równa pozycja. Ale każdy z tych trzech wariantów może mieć całkowicie inny charakter. Więc zobaczcie, co się dzieje po tym głównym Stockfishowym wariancie, który MVL sobie przygotował. Mianowicie po wieża A6 wchodzi skoczek C5. No i tutaj jest oczywiście atak na tę wieżę. No i idea była taka, żeby wrzucić wieżę na C6. Więc wieża wchodzi na C6. Hetman wisi, więc musi odejść, żeby bronić skoczka. I teraz jaki jest problem? Problem jest taki, że skoczek wjeżdża na D3 i król białego będzie tutaj w tarapatach. Więc trzeba zagrać hetman F2, żeby goniec pole D3 pilnował. No ale tutaj wchodzą ekstremalnie złośliwe ofiary. To znaczy bicie na E4, wykorzystując związanie tego skoczka z C3. I tutaj problemy są naprawdę grube. Stockfish mówi: zagraj sobie, Janek, hetman F4, po biciu na C3 uciekasz królem na F2 i pozycja jest ok. No i okej, okay, tutaj faktem jest, że biały ma figurę więcej, zapionka, więc materialnie 2 punkciki więcej, a zobaczcie, że ocena to 0,40. Więc pozycja w granicach równowagi, a biały ma figurę więcej. I to mówi nam, że tutaj inicjatywa czarnego jest nieziemska. Inicjatywa czarnego jest tutaj bardzo, bardzo duża, jeżeli za tak duże poświęcenie materiału ma on równą sytuację. Więc tutaj biały się broni. Czarny, wiecie, wrzuci sobie wieżę do akcji, wrzuci sobie zaraz drugą wieżę do akcji, będzie tutaj atakował król białego w tarapatach. No biały musi się bardzo precyzyjnie bronić, żeby od razu nie przegrać. I ta pozycja, mimo że obiektywnie jest to tam 0,30 czy 0,40 przewaga, jest beznadziejna do gry. Z praktycznego punktu widzenia bardzo łatwo jest się tutaj białymi wywrócić.
Więc co zrobił Duda, bądź sztab Dudy, no bo to wiadomo, że Janek sam tych wszystkich debiutów nie analizuje, ma do tego pomocników. I tutaj Duda zastosował lepszy ruch. Mianowicie zagrał wieża A4, po którym Stockfish wyrzuca przewagę mniejszą, bo tam 0,08 czy 0,10. No i to z ludzkiego punktu widzenia ta różnica w ocenie nie ma znaczenia, ale no Stockfish już tutaj ocenia to jako błąd. Ale tak naprawdę jest to znacznie lepszy ruch i już wam tłumaczę dlaczego. Jeżeli tutaj czarny po prostu gońca cofnie, no to już jest super pozycja. Bo biały gra hetman F2, wyprowadzi sobie gońca, zrobi sobie roszadę. No i jeżeli podliczymy pionki, no to okaże się, że dwa piony przewagi po stronie białego. Król będzie bezpieczny i no czarny ma przewalone, krótko mówiąc. No nie ma tutaj wystarczającej rekompensaty za aż dwa pionki. Więc jest tutaj tylko jeden ruch, który daje czarnemu szansę. Jest to wybicie na C3, żeby nie tracić czasu. Duda oczywiście tutaj odbił na C3, no i teraz czarny musi wrzucić skoczka na C5, wisi tutaj oczywiście wieża i skoczek chce wpaść na D3. Więc tu już widzicie, jak kłopotliwy jest ten wariant dla czarnego, bo musi tutaj znaleźć serię jedynych posunięć, żeby utrzymać tę stockfishową równowagę, która z ludzkiego punktu widzenia się nie zgadza. Dlaczego? No bo tutaj wieża po prostu odchodzi. I zauważcie, cały czas są dwa piony więcej, mało tego, po wybiciu na C3 te piony zostały rozprostowane, więc jeszcze lepsza jest ta sytuacja. Jeżeli czarny zagra coś miękkiego w tym stylu, no to po prostu hetman C2, goniec E2, krótka roszada, no i czarny ma grube problemy. Więc jedyna logiczna szansa, no to tutaj zagranie skoczek D3. I tutaj Jan Krzysztof Duda oddaje hetmana. I mamy tę pozycję, gdzie za hetmana biały ma gońca, wieżę i dwa pionki. Więc materialnie to nawet Duda ma tutaj jeden punkcik więcej, ale kluczowa jest ta praktyczna ocena tej pozycji. Ponieważ tutaj Stockfish mówi 0,1 na korzyść białego, ale biały ma niesamowicie prosty plan, a czarny mi ciężko robić jakiekolwiek ruchy. Bo zauważcie, Duda po prostu chce zabezpieczyć króla, wrzucić tę wieżę do ataku i zdobyć pionka A7. A jeżeli to się nie powiedzie, no to po prostu będzie zasuwał pionem do pola przemiany. W takich sytuacjach, kiedy jest hetman za jakąś konstelację figur, to ważna jest też ocena bezpieczeństwa króla. A tutaj król Dudy jest całkowicie bezpieczny, więc czarny nie ma tutaj logicznego planu. Nie ma co zaatakować. Pozycja białego jest perfekcyjnie zabezpieczona. Więc co z tego, że różnica pomiędzy wieża A6 i wieża A4 to tam 0,25 na korzyść wieża A6, kiedy po wieża A6 to Duda musi się bronić, a w tej pozycji to MVL musi się bronić przez kolejne 50 ruchów i biały bawi się za darmo, bez żadnego ryzyka. Nie ma żadnej słabości, czarny nie ma co tutaj zrobić. No i teraz, co tutaj MVL musiałby znaleźć, żeby rzeczywiście utrzymać tą ocenę 0,0 czy tam 0,08? Musiałby tutaj znaleźć skoczek H5. No i skoczek H5 już na pierwszy rzut oka jest ciężkim ruchem z ludzkiego punktu widzenia, ponieważ no, czarny rozpoczyna akcję na skrzydle królewskim, a wszystko dzieje się na skrzydle hetmańskim. Więc tutaj król F2, goniec się wycofa i trzeba wieża D8 znaleźć, po czym biały atakuje pionka. I trzeba tego pionka oddać, po czym biały wygania skoczka, logiczne. No i tutaj dochodzi do takich wymian, goniec bije na A7, hetman bije na B5 i teraz biały wjeżdża na ósmą linię przeciwnika. Na koniec wieża B1 i tutaj no, chore rzeczy trzeba by znaleźć. H5, furtka dla króla i teraz bicie na D8 i wieża B8.
No przecież to wygląda, jakby czarny miał się zaraz poddać, prawda? Natomiast czarnego ratuje to, że po skoczek b6 ze zdobyciem figury jest hetman d2 szach. I tutaj król nie ma się gdzie schować. Więc skoczek d6 i jeżeli nawet MVL znalazłby ten 15-ruchowy wariant Stockfisha, to dostaje pozycję, gdzie dalej się musi bronić. No to jest pozycja, gdzie król białego, no w najlepszym wypadku MVL złapie jakiegoś wiecznego szacha i zremisuje. Ale Duda ponownie niczym nie ryzykuje. Będzie po prostu zasuwał sobie tym pionem do pola przemiany, no i będzie się starał gdzieś tutaj chować króla, żeby nie było wiecznego szacha. I MVL no musi tutaj na tego wieczniaka grać, czyli jakieś hetman h6 trzeba tutaj próbować wjechać na d2 i obiektywnie rzeczywiście po tych 15 ruchach udaje się tutaj utrzymać remis. Więc tak jak widzicie, topowy szachista nie może po prostu jak przeciętny amator siedzieć, klikać strzałkę w prawo, żeby mu Stockfish pokazał, jaki jest najlepszy ruch, tylko musi myśleć, oceniać tę pozycję ludzkim okiem, musi wynajdywać takie warianty, które będą najzłośliwsze dla oponenta. No i tutaj w partii skoczek d7 Duda mógł w sumie zrobić roszadę, ale zagrał tak znowuż po ludzku, goniec d4. I zobaczcie, wszystko jest tutaj zabezpieczone, goniec jeszcze centralnie ustawiony, bardzo, bardzo agresywnie, więc czarny znowu no nie ma do czego się przyczepić. Trzeba natomiast oddać MVL-owi, że dobrze się tutaj broni. A5 jest to świetny ruch, ponieważ czarny pozbywa się swojej głównej słabości. No i tutaj wybicie, odbicie, Duda zrobił roszadę, wrzucił sobie wieżę do akcji w partii h6. Lepsze byłoby h5, bo ten pion może się przydać, żeby go pchać dalej, żeby osłabić pozycję króla Dudy, wiadomo, żeby gdzieś tam hetmanem wkroczyć i poatakować. No i w partii goniec f1. Czyli proste szachy, żeby tutaj nic nie podwisało i Duda będzie chciał wrzucić skoczka na d5. I tak jak wcześniej wam wspominałem, ta pozycja gra się sama. Po prostu Duda może wszystko, a MVL nie może nic. I w partii król h7 to pięknie pokazuje, jak ciężko było tutaj znajdywać jakieś ruchy czarnymi. No nie wiadomo w ogóle, w którą stronę figury czarnego powinny iść. Skoczek e3 w partii. I tutaj ruch, który utrzymuje jeszcze równowagę, to wieża A2. To jest jedyny plan, bo tutaj czarny może grać wieża D2, hetman A2, żeby coś podziałać po drugiej linii, poutrudniać życie białego króla i być może wtedy pion z linii H będzie się włączał do akcji. No ale wiecie, obiektywnie Duda znowuż tutaj niczym nie ryzykuje, bo zawsze może tę wieżę poganiać i sforsować trzykrotne powtórzenie pozycji, czyli remis. No ale oczywiście Duda by tutaj na pewno cisnął na wygraną. No i ciężko, naprawdę bardzo ciężko tutaj czarnymi podziałać, bo ten pion będzie zasuwał do pola przemiany. Więc w partii hetman d6, no to Duda poddymia w bardzo fajny sposób. Komputerek chciałby grać goniec d3, ale skoczek d5 ciekawsze podejście, mianowicie tutaj zdobyć pionka nie można, no bo wchodzi szach i goniec e4 ze zdobyciem wieży. A jeżeli f5, to wieża b5. No i teraz zobaczcie, jak te gońce potężnie się tutaj aktywizują. No z przeciwnika po prostu nic nie zostaje. Więc w partii nastąpiło posunięcie g6, żeby tego króla chronić. No ale teraz drugi pion dołącza do akcji, wieża A2 i tak de facto tutaj w sumie do wyboru, do koloru w partii nastąpiło wieża B2, czyli Duda po prostu nie chce dopuścić do jakiejkolwiek kontry przeciwnika. Jeżeli chodzi o jakieś wybicie i tego typu akcje, no to patrzcie, gońce pięknie tutaj chronią króla, jednocześnie wspierają marsz pionków, wieża też oczywiście będzie pionom pomagała, no i ten biedny hetman w połączeniu ze skoczkiem nic tutaj nie ugra. Więc w partii hetman F4 od razu
No ale to Duda po prostu zbił szach. Tutaj najprawdopodobniej MVL liczył, że coś na królu uda się ugrać. Duda zagrał wieża A1, H4, wieża D1 i po ruchu H3 tutaj MVL się poddał. No bo on ma świadomość, że tych pionów po prostu nie zatrzyma. Pójdzie D6, wieża albo C1, albo wieża B1, B7 po białych polach, żeby nie podstawić. No i ten pion też włączy się do akcji. Przyznam szczerze, że trochę za szybko się tutaj poddał, bo można było jeszcze potestować tak w stylu partii Short Timman, no bo tutaj jest ten plan marszu dalszego. No hetman oczywiście nie zatrzyma, no bo wiadomo, widły. Więc tutaj król idzie dalej. No i powiem wam, że tutaj jeszcze Duda musiałby się wykazać, bo po ruchu C6 wydaje się, że jest wygrana, ale tutaj skoczek bije F3 wchodzi. Grozi mat, a zbić nie można, bo mat na H2. Więc Duda musiałby tutaj jeszcze znaleźć wieża C3 precyzyjne. Więc jeszcze była ostatnia szansa, żeby tutaj przetestować Polaka, no ale obiektywnie pozycja wygrana. No muszę wam powiedzieć, jedna z najlepszych partii Jana Krzysztofa Dudy w karierze. Naprawdę pokazał tutaj topową klasę, jeżeli chodzi o przygotowanie debiutowe. Amatorzy, no to w tej pozycji by grali wieża A6, no bo przecież Stockfish mówi, że to najlepszy ruch, więc tak trzeba zagrać. Ale z praktycznego punktu widzenia wieża A6 jest złym wyborem, wieża A4 jest znacznie lepsze, bo po wieża A4 to czarny przez kolejne 50 posunięć musi się bronić, a po wieża A6 jest odwrotnie, to biały musi przez kolejne 50 posunięć się bronić, żeby wytłumaczyć się ze zdobytego materiału. Więc muszę wam powiedzieć, naprawdę piękne, piękne przygotowanie Jana Krzysztofa Dudy. No i myślę, że też ta partia dobrze wam pokazuje, jak to jest z tym Stockfishem. Szachy na najwyższym poziomie to nie jest bezmózgie zakuwanie pierwszej linii Stockfisha, tylko jest to umiejętna praca z narzędziem, jakim jest Stockfish. Stockfish sam w sobie, no to pomoże, ale nie do końca, ale takie ludzkie podejście do tych Stockfishowych wariantów to jest to, co pozwala wygrywać partię. No dobrze, więc jeżeli ta analiza wam się podobała, zostawcie komentarz czerwia, no i widzimy się w kolejnych produkcjach. Pa, pa, widzowie! No i widzimy się oczywiście też na streamach od 14.